No i mamy swojego nomada. No, zobaczmy, czy jeszcze uda się do nim dowiedzieć. Pojazd wiedzowcy przystosowany do pracy w terenie. Powiem wam, że projektanci Tempesta byli niesamowicie przewidujący, że znajdziemy kiedyś jakiś pojazd, który będzie można do niego wjechać i go tam razem ze sobą zabrać. Okej, okay, to jedziemy. Co my tu mamy? Badaj dziwny sygnał, zlikwiduj promieniowanie atmosferyczne. Dobra. Okej, okay, czyli mogę tutaj sobie siedzieć, ale tak nie do końca. Włącz komputer górniczy. Sondę górniczą. Aha, ale nie mamy sond górniczych. Dobra. Spacjał by podskoczył. Prawym z tryb terenowy. Aha, nie mogę wjechać. Tryb terenowy, przełączamy się. Aha, wtedy jedziemy. Dobra. Aż shiftem wypalać. Oto. Jak już wjechaliśmy, dajmy na to, to wtedy przełączamy się na ten tryb normalny i możemy szybciej jeździć. Spoko. Bezpiecznie. Spoko, wysiadamy w takim razie. Co my tu mamy? I'm picking up initiative tech nearby from above us. There, look, up near that scaffolding. Co my tu mamy? Płyn chłodzący. Urządzenia obcych? Słona porzuconych, a tam coś faktycznie jest. Co my tu mamy? Someone's shuttle. Prawa inicjatywy. Kurde, ile oni tych probów mieli, że ich narozdowali każdemu na prawo i na lewo? Coś jeszcze tu ciekawego widać? Tu coś jest, co to? Masz tarczy inicjatywy. 7% nadal spada. Okej. Okay. Coś jeszcze ciekawego? Czyli tu coś jest podłączone i leci sobie tam dalej. Sprawdźmy w takim razie, co to jest. It's working, but I'm just getting random symbols, glyphs. With more glyphs to expand my database from Habitat 7, I could interface fully with the console. And hopefully start up whatever helps the atmosphere. I could provide analysis via the scanner, Pathfinder. Czyli zaraz dowiemy się, co jest na górze, bo musimy tam wejść. Coś tutaj jest jeszcze? Nie widać. Ach, ten jetpack jest po prostu zawalisty. Could be crazy enough to carry heavy equipment up there. Too sophisticated for a salvager. Who else is studying this place? You should now be able to interface Pathfinder. No to zobaczmy teraz. Użyj dziwnej konsoli. No to używamy dziwnej konsoli. Building connection. I apologize for any discomfort. The system seems unstable. This would happen when my dad tried doing this? Your father interfaced directly with the atmosphere processor. That proved extremely hazardous. These structures could reveal its control center. System remains unstable. Doubling our power input might accelerate the process. I'll give it a shot. Wait! Jaki wyraz z twarzy. Whoa! Easy. You've come this far. Just let it ride. I've been studying this tech for months. I don't know how you activated those glyphs, but you have to let them cycle through their... All right, time to get off. Don't like being sat on, huh? I know, I know. Who am I? I mean, it's obvious who you are. I saw the ship swoop in. You're a Pathfinder. Was beginning to think the initiative just made you guys up so the rest of us wouldn't lose hope, but you're for real, huh?
No co ty nie powiesz? Maybe you want to knock me down a couple more times to make sure. No, that's okay. You're obviously corporeal. Pretty solidly built, actually. Well, look at that. System has stabilized. I'm establishing a connection. Oops, problemy. Oh, crap. I know these things from Habitat 7. Later, just take them out. Keep targeting that one. Postaram się. Make a little bot. Dalej go. Przysnął go, podpal go. Dalej go. Pięknie. Sportator. Sportator. Tangle with the remnant was a lot messier. The remnant? These monoliths, the observer and assembler bots, they're all the remnants of something much bigger. But that's too long. Ugh, I hate long. So, the remnant. Like, my name's better as Peavy. Thanks for helping with those things. I'm Ryder. You're a mystery. I've been studying those glyphs for months, and then you arrive and poof, solved. I saw this tech clear the skies on Habitat 7. We're hoping it could do the same for Eos. Huh. Atmosphere manipulation? Maybe. Fits the model. All remnant tech is connected. You interfaced with this monolith somehow, and now it's pinging the others. If you wake them up too, they must lead to whatever master switch might fix the radiation. Co ty nie powiesz, a przy okazji ty sobie podkrywasz, co to wszystko znaczy? You're sure it'll help Eos? Or am I just a handy way to get those monoliths online? I'm a little offended by that, Ryder. Uh-huh. Okay, maybe. But we both get what we want. Just try. It's not like we can make this planet worse. No, możemy ją w sumie wysadzić w powietrze. Here, take my nav points. I'll be... I've got to figure this interfacing out. Just be careful. This planet's all kinds of strange. No co ty nie powiesz? Coś nowego tu wypadło? Jakieś szczątki do podbierania? Ej. To nie fair. Nic nie poleciało. Nic nie poleciało, nie ma co badać. No pogadajmy z nią. Zastanawiam się, jak to jest. Wroga planeta. Wszystko siada, w każdej chwili może się rozsypać. A ta se łazi bez kombinezonu, z pępkiem na wierzchu, co i tam, nie? Fascinating, huh? Aha. Oh, this is the kind of stuff that gets you out of bed in the morning, too? No pewnie. Solving alien mysteries on hostile worlds? Do you need to ask? A man after my own heart. Follow my nav points, figure out those monoliths, and we can both get some answers. Dobra. A co tu robisz? How did you get here? After what happened with the outposts, I didn't expect to run into anyone. I had a ride. Had to fudge the flight plan a little. The Nexus didn't want to risk anyone else. Or let people see how rough it got. Sad. But there's still so much here. And some of us want to find it. We didn't come all this way to sit on our hands. Innymi słowy, nie można jej za bardzo ufać. Ściemnia, kłamie, ukradła, właściwie porwała prom. Niezła. The bots we're seeing. You had names for them? I had to call them something. The observers fly around spying on anyone who touches this tech. The assembler ones make other remnant. Not sure how yet. Maybe manufacturing or 3D printing. And breachers smash into anything they don't like. Which is us. Easy to remember. Ciekawe, co, jak ona to zrobiła, że ona to w ogóle przeżyła tyle czasu. Ileś tam miesięcy. Is PB a typical Asari name? Never heard it in my hunter's days. Oh, you know things? Good for you. I know other things. It's a name. Good enough and short enough. For now. We're hoping this tech can fix the atmosphere and make Eos livable. Think it's possible? Yes. Maybe. Possibly? This tech is so new. I mean, old here, but new to us. Who knows what it can do? How old is it exactly?
It's been dormant for centuries, which I guess isn't actually that old. Huh. But long enough for conditions here to get royally screwed up, if they really are connected. Naprawdę nietypowy zbieg okoliczności. Kilkaset lat temu, 600, wyruszyliśmy do galaktyki Andromedy odkrywać dla nas nowe światy, a w tym samym czasie ktoś wybrał te same planety, które myśmy wybrali po to, żeby postawić te urządzenia. Is anyone else camped out on Eos? There's the Ket, Clancy Salvagers, and one angry old man. Who do you mean? Let's just say he's here to squish Ket. Obi-Wan Kenobi? Doesn't care whose gear he tramples. Hmm. Dobra, dowiedzieliśmy się chyba wszystkiego. Do widzenia. Yes, so much to investigate. Let's get to it. Okej, okay, gdzie zostawiliśmy swój pojazd? Tu stoi. Dobra. Może sobie na wszelki wypadek zapiszemy rozgryweczkę. Ciach. Potem jakiegoś przypału nie było. I jedziemy ratować planetę. Radiation levels increasing. Zastanawiam się, czy ktoś jeszcze zwrócił właśnie na to uwagę, że to jest właśnie dokładnie tak stare, jak akurat myśmy wyruszali. I jeszcze przypadkiem te same planety, które, na których mieliśmy się osiedlać. A da się ich przejechać? Dawaj, dopalaczem go! Naprawdę nie warto. No dobra. Klasycznie ich wykończymy. Najpierw przypalimy, ostrzelamy i robicie. A, pięknie. Obserwatorzy tutaj jedynie mają tarczę. Dalej. Dobra. Co nam tam jeszcze zostało do strzelenia? Tego już znamy. Szybciej, bo nas promieniowanie dorwie. Tego nie znamy. Sak! Okej. Okay. Znamy. I to, co to jest? Myślałem, że to jest roślina, ale to nie wygląda jak roślina. Skupisko energii plagi. Ciekawe. Że tak sobie tutaj leży. Promieniowanie, promieniowanie! Chodu! Bo zginę! Szybciej! Uff. Dobra. I teraz co? Odnowi mi się to, jak chwilę posiedzę? Przestało pikać. Teraz sprawdzimy, to sobie podaję bliżej. Czy mi się zregenerowało? Nie, nie bardzo. Szybciej. Okej. Okay. Uważa, że jeszcze ktoś tu przeżył z tych ze starych. Okay. Szczątki. Chodu! Szybko. Jest! Blisko. Teraz przydałoby się jakoś bezpieczne miejsce chyba znaleźć, żeby to odnowić sobie, coś mi tak wydaje. Bo jak będziemy tak za każdym razem ginąć, jak tylko wysiądę, to się ciekawie to nie skończy. Co to było? Coś tu leci. Cat signals detected ahead, Pathfinder. To wie. Ła, strzelają. Da się po nim przejechać? Tarczę straciliśmy. Chodu. A to co? Ała. Jeszcze to? Trochę się odnowiło, ale niewiele. Dobra. A to? Wygląda jak ciągnik jakiś. Dobra, zwiewajmy. Nam spadło troszeczkę te zagrożenie, ale niewiele. Lepiej za często nie przybywać.
na zewnątrz. Coś łazi. Zastanawiam się, czy da się to zbadać zanim zastrzelę na przykład. No jest, udało się, fajnie. Najpierw badamy, potem strzelamy, okej. Okay. Jest ten sam? Nie, inny. Jest. Szybciutko, szybciutko, szybciutko. Dobra. Daleko jeszcze tam zostało. Wow, choroba. Choroba. Kurde, przydałoby się z tamtymi powalczyć. Zastanawiam się, czy... Czy nie umrę, jak stąd wysiądę i zacznę strzelać. Jakby tak się dało ich rozwalić przejeżdżając, byłoby super. Oj. Nieźle. Zabijmy go. Zadawaj. Oskubany jeden. Dawaj. Bydle. Ale żyje jeszcze. Dawaj go. No. A rany, cała masa ich tam jeszcze. Tak, ja nie wiem mniej. Pal się tam. Muszę zaraz gdzieś się schować, bo padną podtrzymywanie życia tutaj. Systemy podtrzymywania życia. Został jeden. Jest. Wsiądźmy chwilę do pojazdu. Jeszcze został jeden? Myślałem, że wszystkich wykosiłem. No zgiń. Dobra, jest. To właśnie to podtrzymywanie życia mnie martwi, kurde. Ledwo co ledwo stoimy. Czekajmy chwileczkę, jedźmy w jakieś może lepsze właśnie miejsce i teraz zbadajmy to, co tutaj pozostawało. Okej. Okay. To znamy. Jest coś nowego tutaj, coś jest. What's this doing in a cat camp? Judging by the damage, the cat were extracting data. This core is too damaged to properly read what they received. Then we'll just have to find more. Czyli muszę znaleźć więcej, żeby to przeanalizować. Coś po nim zostało w ogóle? Okay, amunicja. Ciekawe, że jest kompatybilna z tym, co my mamy, nie? Szczątki. Okej, okay, jakiś karabin sztormowy, zaklin. Kurde, po tym dużym nic nie zostało. Myślałem, że coś fajnego się znajdzie. Tu nic z tego. Nie ma nic więcej. Aj, no mi się trudno. Trochę danych zdobyliśmy, troszkę doświadczenia. Idziemy dalej. Musimy tam wjechać z tego, co widzę na górę. Żeby zmodyfikować tą atmosferę tędy. Dalej jeszcze. Też nie tędy, czyli jeszcze dalej. Się człowiek najeździ po takich planetach, nie? Kurde, ale jak spory to jest tak naprawdę. Wow. Ale przyjedźmy. Mogę tu wysiąść? To jest. Nic nie widać. Przyjdziemy z powrotem i jedziemy. Look there. That spot is shelter, water, stable ground. It was initially overlooked due to heavy Ket presence at the nearby remnant structure, but it would be an excellent outpost site. Ket and remnant. Seems you can't find one without the other. So, if we clear the skies, this might be our new home. Okay. Spoko. No jest. Ślady są? Jak to tu jechał ostatnio?
I ślady nagle znikają, tak? Wjechał w ścianę i znikł. No tak. Dobra. Tutaj pobliżu do zbadania, nie widać. More remnant bots. These ones don't seem hostile. Kurde, trzeba gdzieś tam poziom awansowałem, można by zerknąć, czy coś nowego się pojawiło. A, skubany! Rzucił czymś i pojawił się kolejny. Wydaje się, że tych konstruktorów trzeba wcześniej ściągać. Dobra. Coś nowego będzie, nie widać. Szczęteczki dodamy. Nic, nic, nic. Konsola porzuconych. Co tu będzie ciekawego? I detect a high level of remnant encryption here, Pathfinder. To continue, you will need to decrypt it. Przewody elektryczne oznaczają aktywne urządzenia. Wyblakłe przewody elektryczne oznaczają nieaktywne urządzenia. Okej. Okay. Co mi to daje? Nic mi nie daje, tak? Połącz, dopiero będzie. Aha, komandosz. Ciach. Można sobie postawić do tarczy, tak jak. Dużo dało. Nie ma co. O, amunicja sobie leży, bez troski. Oczywiście na pewno kompatybilna z naszymi systemami, bo ktoś ją tutaj specjalnie dla nas zostawił. Dziękujemy. Na pewno byli nasi, jak zwykle. Konsola, łączymy się. Deszyfrowanie porzuconych. Analiza. Deszyfracja niemożliwa z powodu brakujących informacji o glifach. Przeskanuj otoczenie w poszukiwaniu glifów. Przyglądaj glify. Czyli co możemy przyglądać? Okej, okay, czyli muszę najpierw coś podkrywać. Obejdź deszyfrowanie, zużyj jeden klucz zafaszerujący, aby obejść zabezpieczenia. Nie, nie chcę. Zresetuj glify. Poszukajmy takim razie. Wcześniej znalazłem na górę wchodząc. Zobaczmy, czy tutaj też da się wejść. Czy to będzie jednak niemożliwe. Konsola jakaś. Sprawdźmy. Interface successful, Pathfinder. Above. No wejdź. Dawaj. I co teraz? Da się wejść? Spadniemy. Jeszcze raz, tam coś się świeciło, więc jeszcze raz wejdziemy. Zobaczmy teraz. Jest. 0,6 zetabajta. Dobra.
Zobaczmy teraz. Jeden z dwóch mamy. Uda się coś teraz zrobić, czy niekoniecznie? Niekoniecznie, tak? Ciekawe, czy to da się jakoś odkryć. W inny sposób, czyli na przykład jeżeli mamy tutaj coś, czy... Po tym, jak one są postawiane, da coś się coś zrobić. Na przykład ten i ten jest taki sam, ten i ten jest taki sam, tylko że też są w innych miejscach. Plus jeszcze mamy taki, czyli teoretycznie powinien być gdzieś taki. I jednego nie znamy. Nic, skanujemy w takim razie dalej. No nie wszystkie, nie wszystkie, tylko ja nie wiem, gdzie mogę jeszcze jakiś znaleźć. Tutaj coś jest, okej. Tą wspinaczka się do góry. Spoko. Aha, na ten już mogę wejść normalnie. To co z tego? Co mi to daje? A, tam coś jest. Skoro powinno wystarczyć, to idziemy. No to nie wygląda właśnie na nasze. Coś jeszcze znajdujemy ciekawego? Nie. Hop! No to dawajmy ci z tym koksem. Analiza. I co? Dalej nic nie daje. Użyć klucz deszyfrujący, ale ja nie chcę użyć klucza. Skorzystaj z konsoli. No ale co mi to daje, że ja skorzystam z konsoli? Czekajcie, jak ustawię. Czy to ja mam jakoś wszystkie poustawiać, czy jak? Gdy wszystko przydzielając glify do komórek, żaden wiersz, kolumna czy podświetlony kształt nie może zawierać powtarzających się glifów. Tu by się powtarzał, czyli tutaj by się nie powtarzało, tak? I teraz następny bierzemy. Poustawiajmy. Wiersz czy kolumna nie może powtarzających się. Tutaj się powtarza ten i ten. Ten byłby tutaj. Tego tutaj nie ma i nie ma w tą stronę. Dawajmy następny. Ten jest tu, więc nie. Ten jest tu też nie. Tego nie ma w tą ani w tamtą. Dobra. Takiego nie ma w tą stronę i nie ma w tą stronę. Dobra. W tą stronę jest. Takiego na razie nie ma. I w tą stronę też go nie ma. Dobra, następny lecimy. Ten jest. Ten jest. Takiego nie ma. Ale nic się nie dzieje. Gdzieś popełniłem błąd. Żaden wiersz, kolumna czy podświetlony kształt nie może zawierać powtarzających się glifów. Czyli tutaj nie można być takich samych. Czyli tak. Takiego w tą stronę zdecydowanie nie ma. Takiego w tą stronę nie ma. Więc by było dobrze. Następny. Taki. Nie ma dwóch takich samych. Nie powtarza się w tą stronę. No i nie powtarza się w tą stronę. No to by było dobrze, tak? Teraz ten. No zdecydowanie nie ma go tutaj. Nie ma dwóch takich samych. Nie ma w tą, nie ma w tą. Ten. A, czekajcie. Tutaj jeszcze coś zmienimy. Ten jest na górze. Ten jest. Takiego nie ma. No i co? Gdzieś mi się jakiś powtarza? Jak widzę? Stupid thing. Nie. Co robi nie tak? Taki jest. Taki jest.
Taki jest. Takiego nie ma i to chyba jedyny, którego nie ma tutaj, prawda? No tylko kilka znam. No nie ma tutaj, nie powtarza się. Zobaczmy w takim razie tak. Ten się powtarza, tego nie ma, ten jest. Ten jest, ten jest. Takiego nie ma, no zdecydowanie tego nie ma. I jest, i jest, i jest. Tego tu nie ma. Dobra. Następny. Jest, jest. Nie ma. Jest, jest tutaj, jest tutaj. Nie ma. Jest. Nie ma. Co jest nie tak? No i co wtedy? Zatwierdź kombinację spacją. Spróbujmy. Aha! Dobra, popełniłem błąd. Nie doczytałem, że to trzeba spacją zatwierdzić. Po ułożeniu. Spoko. Okej. Okay. IQ szympansa, ale jest dobrze. Well, whatever's happening, they're definitely connecting. You did good. Keep doing more. Spoko. Jeden monolit. Seriously? Za nami. Can't catch a break. Zdecydowanie.